Zakończyła się właśnie konferencja prasowa Electronic Arts i no niestety jest to spore rozczarowanie. Na samym początku myślałem, że będzie fajnie, bo zaczęło się no taką obietnicą, że będą pokazywać nie tylko gry, ale jakieś jeszcze koncepty, projekty, które są w fazie tworzenia takiego wczesnego. I myślałem, dobra, zobaczymy kilka naprawdę fajnych tytułów, jakiś taki będzie wgląd w przyszłość. Być może zobaczymy coś naprawdę fajnego. A tutaj okazuje się, że słyszymy, że no będzie nowy Mass Effect, no czy bardzo fajnie. A za chwilę wyskakuje na scenę laska i opowiada o Simsach i jest to tak koszmarnie nudne. No i później to samo co zawsze, czyli pokaz nowej FIFA, pokaz Battlefielda. Battlefield prezentuje się bardzo fajnie, no ale to jest to samo co zawsze, tak? Czyli nie ma kompletnie tutaj nic nowego, nic zaskakującego. Bardzo fajnie, że pokazuje, że robią Mirror's Edge'a, wiedzieliśmy o tym rok temu. Bardzo fajnie, że robią te Star Warsy, wiedzieliśmy o tym rok temu. I, no i co? I wiemy, że będzie nowa gra Criterion. Bardzo fajnie, ale poza tym jest po prostu przeciętnie. Także po dość niezłej konferencji Microsoftu Electronic Arts totalnie rozczarowało. Niestety nie mam wjazdu na konferencję Ubisoftu, także od razu uderzam prosto do Sony. Mam nadzieję, że będę miał okazję zobaczyć jednak ten Ubisoft. Jeśli nie, będziecie bardziej poinformowani ode mnie tutaj na miejscu. Uroki pracy. Trzymajcie się.